Hejho, witam Was w nowym vlogu. Ja już jestem przygotowana na kursy szkolenia. Także już jestem w biurze. Nam się zaczyna za półtorej godziny kurs, ale to trzeba wszystko wcześniej ustawić, popatrzeć jeszcze, czy działa i różne takie rzeczy. Za mną stoi kurczak, żeby było co jeść. Także fajnie. No, tło też zacne zrobione. Patrzcie, że fokusuję na tle. Tło zacne zrobione, będziemy działać. Ja trochę podmarowana. Kitek jest, bluzka jest, ja jestem, make-up jest. Do działania. Pewnie dzisiaj nie zrobię vloga, bo jak jest kurs, to jest cięgiem nauka przez kupę godzin, ale myślę, że najwyżej się połączy z jakimś vlogiem. Jeden dzień straty przeżyjemy. No, także trzymajcie kciuki. Jak to oglądacie, jest już po kursie, ale mimo wszystko trzymajcie kciuki. Po przerwie, czekajcie. O, już runy przerobiliśmy. Mam nadzieję, że mój głos wezwie do apelu. Także chodźcie. Bo teraz będzie troszeczkę informacji takich technicznych, jeszcze potrzebnych, czyli runy, bindruny, kompasy magiczne i inne tego typu rzeczy, ale również runy i czakry. I dlatego napiszcie sobie może cyferki od 1 do 24 sobie możecie uzupełnić nazwę runy w kolejności i jednocześnie za jaką czakrę odpowiada. I tak słuchajcie, dlaczego to jest znowu potrzebne? Dlatego, że aktywujemy w ten czas runami również sprawy czakralne. I słuchajcie, runa pierwsza, czyli runa fechu, aktywuje nam bardzo ładnie czakrę pierwszą i drugą. Runa urus aktywuje czakrę drugą, ale również meridiany w stopach. Runa trzecia, czyli durizas, aktywuje czakrę pierwszą, drugą i czwartą. Runa ansus, runa czwarta, aktywuje czakrę piątą i szóstą. Hej, próbuję Was ustawić, nie pytajcie na czym, najwyżej będę łapać. Przyszłam zmyć makijaż, bo słońce jest ładne, a tam niezbyt, to wczoraj wszystko pozmywałam, bo padnięta byłam. Makijażu i te waciki takie ostre. Będziemy sobie radzić, że tak powiem, z przytomnością, nieprzytomnością, bo jak zjem śniadanie, też troszeczkę poodkurzam, posprzątam, ale wyłożę się z dupskiem na balkonie i już zobaczymy, jak to tam się da zrobić. A nawet powiem Wam, że nieźle było zmyte. Ale to jest właśnie ta ostra strona, nie? Do peelingu. A chciałam też położyć maseczkę. Tylko nie wiem, czy jakąś tutaj przytargałam. Muszę zobaczyć w ogóle, jak to z tą maseczką bywa. Ale najpierw trzeba wypeelingować buzię, co by maseczkowo
zadziałać, nie? Ma to sens. Ma to sens, tak mi się wydaje. Fajne. Tutaj sporawę. To wiecie jak jest. Poczekajcie, zniknę na moment. Zobaczę jak to u mnie z maseczką jest. Coś tutaj przytargowałam maseczkowego. O, mam. Ale ona będzie czerwona. No nic to. Będziemy jakoś zmywać. Damy radę. Jeszcze nie mam półki pod tą. A, wiecie. Wszystko się po kolei będzie urządzało. Się zrobi resztka toniku. Właściwie to już ten różany się skończył. Muszę sobie, miałam jeszcze jakieś toniki psikane, jakieś zielone, coś, tylko muszę właśnie z biura przywieźć. Mam babuszkę Agafię, tylko ona jest taka czerwona. Sfokusujesz się? Nie sfokusuję się. Całości zajmę, sfokusujesz się? Nie. Chociaż. Lekka konsystencja. Ekspresowa maska do twarzy, odświeżająca. Zobaczymy. Ale jako, że jest niedziela. A nie, to jest też jakaś zielona. To gdzieś czerwono znowu w ciepło, nie wiem gdzie. Zieloną odświeżającą też lubię. Idę na balkon, trochę się poopalać, bo już jakby obowiązki zrobiłam, film nagrałam jeden, jeszcze przede mną sporo rzeczy, ale póki słońce na balkonie, to można działać. Zobaczymy jak to tam maseczkowo zadziała, trochę mentolowa taka faktycznie, że odświeżająca. Dajemy. I tak będzie. No. Także tyle o poranku dnia kolejnego. Ściągam was z tej dziwnej konstrukcji. Się smaży jedna pieczarka i ćwiartka cebuli. Ale widzę, że będzie bułka. Ja mam oliwę czosnkową, co bardzo lubię, więc też będzie fajnie. No i właśnie mam tą oliwkę. Super. Jest jeszcze druga. On jest bardzo ostry. Bardzo, bardzo, bardzo. One chyba były w Lidlu kupione. No i do bułeczki w sam raz. Jedyna nam tworzy jajecznicę. A i oliwkę. Śniadanie śródziemnomorskie, oliwa z oliwą jajecznicą, pomidorki. Musiała więcej pomidorka wziąć, Edyta wzięła ogórki. Może musiała też ogórka wziąć. Jam, jam. Za dużo. Czy ja to zjem? Od rana. Czosnek. Dlatego, że będziemy robić ze starego chleba. Sorry, że ja znowu jak lotopisz w pilotach. Ze starego chleba będziemy robić takie grzanki z taką papką czosnkowo-pomidorową. Zresztą dobrą. To warto. Gdzieś jakieś wyciskacze do czosnku mamy, jakieś tego typu rzeczy. Ja obieram czosnek. A. Stary jesteś czasem. No. Zrobimy na ostro. Na ostro też będzie dobrze. Mamy tą wyciskarkę gdzieś w zmywarce. Się zrobi. Zmywarka teraz skończyła zmywać. A to kolejne rzeczy. Wy też z nudów gotujecie? Wygląda. A
nie z nudów, takie bułki czosnkowe. Szkoda chleba marnować, powiem wam. Takie bułki czosnkowe to zawsze. Czosnek ładny, bo duży, nie? Dorodny. Jeszcze będzie ten... przecier pomidorowy, kawałek oliwy. Można zrobić siłak z kiełkami. Co? Jeszcze kiełki w ogóle? Na posypkę. Na posypkę. Trzeba tą rzeżuchę osterową zazierać. Było, nie było, a widzę, że się trochę paliłam dzisiaj. Dobrze. Kwarantanna. Siedzi się w domu. Trzeba się opalać. A, plastiki wyniosłam, żeby wynieść w razie był. Segregacja. Co się dzieje? Co tam można, to można. Pudełek po jogurcie myć nie będę, ale butelki można wysegregować. Taki dzisiaj dzień leniwy. Ale to dobrze. Nie ma jak leniwe dni. Jeszcze oliwki dorobne pokroiłam. Mamy suchy chleb. Do uratowania. Chyba. Zobaczymy. Oliwki, oliwki. Też tutaj pasty będą dobre. Czosnek trzeba zgnieść. Uratujemy chlebek. Koncentrat pomidorowy. Olej z pomidorków. Trochę oliwek. Dobrze wymieszać. Baza pod pizzę. Gotowa. Jeszcze dodałyśmy lubczyku, żeby był taki zielony, ten pachnie jak najlepszy zajzajer. Trzeba po prostu posmarować, nie radzę grubej warstwy, bo to nie jest ząbek czosnku, słuchajcie. To jest, ile tam było tego czosnku? Główka. Główka, czyli jakieś 8 ząbków. Ale wiecie, że ja lubię na ostro. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. To jest naprawdę bardzo ostre. Znaczy, w dobrych czasach dodawałam jeszcze pieprzu kajena, ale szczerze, starasz mnie radość. Tak. 40 to już pierwsza przecena, także nie przesadzajmy. Także ostrożnie. A dla rachunku. To jest ochrona przeciwwirusowa. Tak, obudzka. Również zajzajer, to mówię. No więc piekarnik się nagrzewa. Ja to smaruję. Robimy krzanki. Polecam. Cóż to orządek czosnku. I gotowe. A to zostaje na resztę, jeżeli nam wyjdzie. O, a wy znowu w szafce. Bo jest dzisiaj niedziela, ale dzisiaj jest niedziela handlowa. W ogóle Biedronki powinny być czynne do godziny 12. Się do
Właściwie w nocy musisz kwadrat do Biedronki. Bo dlaczego nie? Obieram owoce, ostatnią partię. Dzisiaj 3 pomarańcze, 2 jabłka, resztę trochę marchewek. Bo jutro, no tak właśnie już zaczęłam mówić, że to jest poniedziałek, to nową partię owoców kupię. Żeby robić soki. No. Dzisiaj sok wieczorem. Zdarza się. Będziemy sokować. Sokować. Trzeba sokować. Witaminy jakieś. Mikroelementy. Szafka mi robi cień. Ale to tylko dlatego, że nie jest światło dzienne. Tylko już mamy godzinę w 7:30. Za jakieś 1,5 godziny. Błogosławieństwo tygodnia będzie. A, chciałam wam powiedzieć, czego macie nie oglądać. Na Netflixie polski film. Polski film. Jak to było? Nikt dzisiaj nie zaśnie w lesie? Nikt dzisiaj nie zaśnie w lesie. Nie oglądajcie tego naprawdę. Obejrzyjcie, jest piękne. A czy my przewijałyśmy? Dałyśmy radę. W amerykańskich horrorach to są takie niedomówienia, jak tam ktoś jest zniekształcony, to dokładnie nie wiadomo jak, jakaś ciekawość. A tutaj w ogóle straszny film, straszny. O ile Polska Kołysanka była po prostu pastiszem horrorów i to miało sens, to w ogóle było fajne, to po prostu tragedia była. Tragedia, polskie warunki, klimat i tempo jak w rejsie. Naprawdę. Jedno zaskoczenie tylko było na zasadzie, jak dziewczyna została przeryta rurą, ale naprawdę, bo tak to się wszystkiego można spodziewać. Nawet nie musicie wyłączać muzyki, żeby oglądać ten horror, bo tam nic w nim nie straszy po prostu. Akcja jest, mówię, jak w rejsie. Gra aktorska przypomina mniej więcej Mroczków i Trudne sprawy. Także naprawdę nie oglądajcie tego. Nie oglądajcie. Ale pejzaże są ładne. Tak, pejzaże. Tak, normalnie jak w Władcy Pierścieni są pejzaże. Swoją drogą gratulacje, że znaleźli gdzieś kościół pośrodku niczego. To tak. Lasy obskurne. Kleoma lepsze w teledyskach. Także słuchajcie, naprawdę nie trzeba koniecznie. Nie. To jest... Obejrzcie sobie lepiej Pankracego. Akcja z księdzem niezła była. Na tym zbliżeniu, jak się pokazał, taki zadowolony, jakby miał go zaraz przelecieć. Nie wiem, bo to... Zabawek się ksiądz nie powstydzi. A zabawek się nie powstydzi. Dawno nie widziałam. Tak, także nie trzeba koniecznie, naprawdę. Powiem wam, obejrzcie sobie Trudne sprawy, pamiętniki z wakacji. Na jedno wyjdzie, także. Nie. I wiecie, to jak było reklamowane, to nie raziło tak po oczach. Nie, tak jakoś nie zainteresowałam się tym zbytnio, bo nie. Ale najpierw w ogóle jak zaczęłam oglądać ten film, mówię, kuźwa, jaki mają kiepski dubbing, nie? Słuchajcie, jaki kiepski dubbing. I te głosy jakieś takie, takie... No Jezu. A potem Edyta mówiła, to jest polski film. Ja patrzę. Ja pierdzielę faktycznie, także nie oglądajcie. Mało mi widać. W każdym razie na soczku, soczek jest gotowy. Bardzo dzisiaj marchewkowy jest. Bo było dużo marchewki. A mniej innych owoców. No dobra.
wyciskarki zawsze dobre. Grzanki z dużą ilością śrubek sami się akurat dostała. Wrzucam w ten sposób. Zaparował talerzyk. No, od razu trzeba dużą ilość picia naszykować. Kończy ochroną. Sobota tydzień kończy ochroną. Niechaj zatem będę pobłogosławiona. Siedem jasnych świec, siedem magicznych dni. Na siedem różnych sposobów ochronę zapewniam. W blasku magii księżyca wraz z nocą. Odrzucam wszystkie problemy wraz z jego pomocą. Przez moc księżyca, słońca i gwiazd. Przez moc wody, ognia, powietrza i ziemi. Tkam swój dobrobyt, zdrowie i miłość ze szczerych, dobrych, magicznych promieni. Dziękuję za dobra wszelakiego moce. Niechaj dobre siły mają nas w swojej opiece. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję. Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Poprzez ogień i jego moce, poprzez ziemię i jej siłę, poprzez powietrze i jego lotność, poprzez wodę i jej czułość, krąg jest otwarty, lecz nie złamany. Dziękuję Wam po trzykroć, dziękuję na spełnienie naszych życzeń, naszą energię kieruję.